Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Jerzym Gąsowskim. Część pierwsza. Początki przygody z archeologią. Tak, muszę powiedzieć zresztą trochę o sobie samym, mianowicie urodziłem się w 1926 roku w Siedlcach, w mieście ongiś gubernialnym, później już nie. I tam uczęszczałem do szkoły podstawowej, którą ukończyłem w 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny. Niestety nie dane mi było studiować w gimnazjum, dlatego że musiałem pracować na kolei, a nauki pobierałem na tajnych kompletach. Także zaraz po ukończeniu wojny mogłem zdać eksternistyczną maturę. O wojnie nie będę opowiadał, bo działo się strasznie dużo, ale to jest osobny rozdział. Natomiast co do archeologii, to problem był taki z moim ojcem. Mianowicie ojciec uważał, że politechnika jest dla mężczyzn, a sam był inżynierem elektrykiem, a uniwersytet jest dla dziewczyn. No to już wtedy, zaraz po wojnie, to się zmieniło, ale ciągle było więcej dziewczyn na studiach niż chłopców. Niemniej wpadła mi w ręce książka pana profesora nieboszczyka Michałowskiego, który nie tylko robił interesujące odkrycia w Egipcie, ale także potrafił o nich mówić i był świetnym wykładowcą. Nauczył mnie hieroglifów, zresztą później, co było powodem pewnej przygody, mianowicie jeszcze jeden student chodził na te hieroglify i potem pisaliśmy do siebie listy. A on miał nieopatrzny pomysł, żeby wysłać mi odkrytkę napisaną, znaczy adresowaną po polsku, ale napisaną hieroglifami. I nie, mieliśmy problemy z UB, ponieważ uznali, że jest to podejrzany szyfr, ale jakiś porucznik zrozumiał, że to są hieroglify i jakoś nas nie uwięziono przynajmniej. Ale to są takie uboczne przygody, bo zacząłem od razu pracować w archeologii. Podejmując studia, najpierw w Toruniu, a po jednym semestrze, bo zdawałem maturę w zimie jakoś tak, nie wiem, chyba w lutym. I od razu się zapisałem na uniwersytet w Toruniu. Wyglądało to tak, że przyszedłem tam do pana dziekana z maturą i położyłem na stół maturę i powiedziałem, czy mógłbym studiować archeologię. A on mnie się spytał, czy jest pan tego pewien? Ja mówię, bardzo jestem tego pewien. No bo wie pan, mamy co prawda bardzo dobrego jednego profesora, ale pan byłby jedynym studentem. Ja mówię, mnie to nie przeszkadza. Był to profesor Bulas, który był wielkim znawcą Grecji starożytnej i szczególnie kultury minojskiej. Nawet w imieniu prezydenta polskiego był posłem do króla Grecji, gdzie zadziwił króla greckiego, jaką piękną Greką Polak się wyraża. Profesor Bulas przyjął mnie w sposób zniechęcający. To znaczy zapytał, czy ma pan bogatych rodziców? Ja mówię, no mamy dwa łóżka, które się uratowały z wojny, a poza tym właściwie to nic nie mamy. No to wie pan, dziwię się panu, powiedział. Dlatego, że to nie jest tak zwany chlebowy zawód. Ja wiem, ale no,
ja bardzo chcę studiować archeologię. No i rzeczywiście miałem z nim dobry czas, ale on zrobił mi figla takiego, że uciekł za granicę i więcej się nie pokazał w Polsce, no bo był za to ukarany. To były najgorsze czasy stalinizmu. Ale ja miałem ten zaszczyt i przyjemność, że ja mogłem sam sobie ułożyć program zajęć, albowiem studiowałem według systemu przedwojennego, który był całkowicie odmienny od tego, co potem wprowadzono. Nawet bym powiedział, że drastycznie inny. Dlaczego? Dlatego, że ja studiowałem najpierw archeologię klasyczną z uwagi na osobowość i doświadczenie mojego profesora, ale jednocześnie chodziłem na zajęcia z prahistorii. Jednocześnie studiowałem równolegle historię sztuki, ponieważ interesowała mnie sztuka i w moim mieszkaniu może pan widzieć tutaj mozaiki, obrazy, to są wszystko rzeczy oryginalne, które zostawiła po sobie moja nieżyjąca już siostra, a więc miałem ciągle do czynienia ze sztuką i także miałem bardzo dobre potem wykłady z dziejów sztuki pradziejowej z profesorem Antoniewiczem w Uniwersytecie Warszawskim, do którego się przeniosłem też. Profesor Antoniewicz włączał taki aparat, który wyświetlał przeźrocza, ale ten aparat był dość głośny, terkotał, światło było zgaszone, a koło mnie siedział zwykle pewien student, który co prawda studiował archeologię jako poboczną, ale jego to usypiało. I w pewnym momencie ja go sturchałem, on się budził i na całą salę krzyczał: co, prawda. Także było dobrze, ale profesor Antoniewicz miał rzeczywiście bardzo dobre pojęcie o sztuce pradziejowej. On w gruncie rzeczy, on i jeszcze profesor Żurowski w Krakowie tym się zajmowali. Nikt poza tym w Polsce. A za sztukę pradziejową uważano to, co było w jaskiniach. No i figurki jakieś. Reszta potem sztuki nie było. Była sztuka. Nawet napisałem o tym książkę, ale dopiero późno. W każdym razie jest tak, że studiowałem ponadto u profesora Ranoszka, który odkrył pismo klinowe i odczytał. Studiowałem u niego pismo akadyjskie i sumeryjskie. Także on przynosił teksty, które jeszcze inni lingwiści, ale nie archeologowie, czytali. Ze mną było tak, że ja byłem w Uniwersytecie Toruńskim jedynym studentem archeologii. Ludzie nie wiedzieli, co to jest archeologia. Jak mnie pytano, co ja studiuję, to ja mówiłem, że archeologię i przeważnie. Odpowiedź była taka: a to dobrze, bo potrzebujemy tej ropy, prawda? A mniej więcej tak to wyglądało. W Toruniu wycieczki przychodziły mnie zwiedzać, bo nie wiedziały, czy wariat, czy normalny. No ale chyba jednak zwiedzanie było takie korzystne dla mnie w sumie. Bo zostałem przewodniczącym Bratniej Pomocy Studenckiej. To też była rzecz przedwojenna. Mieszkałem w domu akademickim, który należał do Bratniej Pomocy, z kolegą Jurkiewiczem, który był filologiem antycznym, jeśli bardzo dobrym, potem został profesorem. I mieliśmy tak, akademiki, stołówki, klub studencki, w którym niejaki Lengren, słynny rysownik potem, co czwartek miał swój wieczór, wszyscy umierali ze śmiechu. Mieliśmy taki budynek. Jednym słowem, studenci mieli swoje. Studenci byli u siebie. Mieliśmy nawet fryzjera, mieliśmy lekarza i tak dalej, i tak dalej. I ja jako student pierwszego roku, jakoś jak musiałem, to dałem sobie radę. Dużo mnie to nauczyło.
Ale kiedy już przyszedłem do Warszawy, to w Warszawie było trochę inaczej, dlatego że było tak, iż na 5 latach studiów, bo wtedy było 5-letnie studia, było najpierw 3, potem 4 studentów, przy czym każdy był na innym roku. Ja byłem już na 2 wtedy roku. I jeszcze przychodzili studenci z historii sztuki i tak dalej. I ja legalnie, normalnie studiowałem jeszcze historię sztuki w pełnym wymiarze, także mogłem zdawałem wszystkie egzaminy z historii sztuki. Także studiowałem te języki starożytne, łącznie z hieroglifami. Kiedy przyszedłem do Warszawy, to mi profesor Michałowski zaproponował od razu pracę w Muzeum Narodowym, gdzie był dział sztuki starożytnego Egiptu z naszych wykopalisk w Edfu, które razem z Francuzami były prowadzone przed wojną. I ja musiałem katalogować zabytki, jednocześnie odczytując hieroglify, bo zabytki bywały pokrywane napisami i trzeba było przetłumaczyć to i tak dalej, i tak dalej. To było bardzo interesujące. Po prostu jako student 2 roku już pracowałem jako archeolog. Ale z drugiej strony było tak, że miałem pewien rodzaj pesymizmu takiego, że ten świat, w którym żyję, ten system, w którym żyję, a ten system nie pozwalał wyjeżdżać za granicę, to po co ja studiuję coś, co być może będzie trwało wiecznie, ale ja tego studium nie zrealizuję, nie będę w Egipcie, zresztą nie byłem do tej pory, ale że trzeba studiować coś, co jest archeologią, ale co tutaj jest, na miejscu. To znaczy, ja to też studiowałem, ale trzeba studiować głębiej. I zacząłem pracować w Państwowym Muzeum Archeologicznym, które wtedy przejęło Biskupin. I od razu znalazłem się na wykopaliskach w Biskupinie, co było dodatkową atrakcją, bym powiedział, bo właśnie wtedy ruszały wykopaliska przerwane na czas wojny, ponieważ Niemcy usiłowali przy pomocy kontynuacji wykopalisk w Biskupinie, które zna cały świat, prawda, usiłowali udowodnić, że to jest pragermańskie, ale im nie bardzo wyszło. Bo z kolei nasi uczeni, a zwłaszcza profesor Kostrzewski, który praktycznie był odkrywcą i pierwszym badaczem Biskupina, uważał, że to było prasłowiańskie. No ale skoro nie pragermańskie, to zaczęto zasypywać piaskiem wykopaliska w Biskupinie, żeby zatrzeć ślady tego w ogóle. Nie było Biskupina. Ale nie zdążyli, bo za późno doszli do tego wniosku i musieli już uciekać. Trzeba było ten Biskupin najpierw odpiaszczyć. Na szczęście szkody były niewielkie. Niemcy nawet wybudowali kolejkę taką z wagonikami, które przywoziło piasek z okolicy, i żeby zasypywać te wykopaliska. Ale muszę powiedzieć, że Biskupin robił ogromne wrażenie. I dla kogoś młodego, który nie był na polskich wykopaliskach i dostaje się na takie wykopaliska, które są w każdej encyklopedii na całym świecie, jest, może nie być nic o archeologii polskiej, ale Biskupin jest. I zawsze, od odkrycia zawsze był. W każdym razie to zdecydowało, że spośród tych kierunków studiów, które mogłem wybrać, a miałem genialną pamięć. Nie mówię, żeby się przechwalać, ale to bardzo mi pomagało. Ja po prostu jak przeczytałem książkę, to widziałem tę stronę, którą czytałem w wyobraźni potem. Jak mnie ktoś spytał o coś, co
było w tej książce, to ja widziałem tę stronę z tym, no jakiś taki ułomny byłem na tym tle, jak widać. W każdym razie, no żartuję sam z siebie, ale to mi bardzo, bardzo pomogło przy nauce. A pomogło też tak, że ja jednocześnie byłem leniem, muszę przyznać ze wstydem. I kiedy zacząłem w Toruniu działać, to potem działałem w różnych organizacjach. Proszono mnie jakieś tam odczyty o to, o tamto, prawda. I czasami mi za to płacono, czasami nie, ale ja miałem utrzymanie własne. Mieszkałem na Żoliborzu w takiej willi, która ocalała, a tam mieszkał brat mojej matki z żoną i z dwójką dzieci. Ja spałem na podłodze jako student, no bo gdzieś musiałem mieszkać. Ale to jest najmniej ważne. Najważniejsze jest to, że ja dość wcześnie zacząłem pisać. Jeszcze jako student chyba trzeciego roku dostałem propozycję napisania książki dla młodzieży. Ja napisałem taką książeczkę malutką pod tytułem Dzień w kraju Mieszka, która miała gigantyczny nakład później. I ja to napisałem. Dla mnie to był żart, bo ja tam umieściłem moich przyjaciół, lekko zmieniając ich imiona, jako postaci, które występowały w czymś, co było takim grodem wczesnopiastowskim, coś takiego. Ale ja nie sądziłem, że ten nakład tam chyba przekroczył 100 tysięcy egzemplarzy, jakiś gigantyczny. I co? I to się bardzo nie podobało moim zwierzchnikom na uczelni. Profesor Antoniewicz wręcz wezwał mnie i zrobił mi zarzut, jak pan śmie, nie mając magisterium, pisać o archeologii. Ja mówię, ja jestem z archeologią związany już 2 lata, czy 3 to były lata. Niestety daty mi się trochę plączą i nic złego w tym nie widzę. Po prostu napisałem taką rzecz, która, jak rozumiałem, może być czytana przez dzieci. To jest jakieś zniżenie poziomu. Pan może jest i dobrym popularyzatorem, ale pan nigdy nie będzie dobrym archeologiem i tak dalej. Musiałem tego wysłuchać. Po czym zaczął mnie wręcz prześladować, muszę powiedzieć, w bardzo nieładny sposób. Ja zrobiłem taką rzecz. Aha, bo dlaczego zaczął mnie jeszcze prześladować? Bo ja formalnie się przepisałem z archeologii śródziemnomorskiej na archeologię Polski. I pan profesor Michałowski, który się przyjaźnił z profesorem Antoniewiczem, no uznał to za taką zdradę, rebelię, coś w tym rodzaju. No bo jak było kilku studentów i jeden ubył, to było dużo. W każdym razie profesor Antoniewicz zaczął mnie tam bardzo źle traktować i tak dalej, i tak dalej. Ja zrobiłem mu awanturę. Zwykłą awanturę zrobiłem, taką chamską awanturę. I on się skulił. I zrobił się grzeczny. Mało tego, na takich seminariach, które tam się odbywały, na których ja już nie byłem jedynym archeologiem, to on mnie wychwalał, pokazywał. Śmieszne to było, bo ja myślałem, że on mnie wyrzuci. Ale pomyślałem, że świat przede mną, no to cóż, to pójdę na historię sztuki i tam będę studiował, gdzie już i tak studiowałem przecież. Tylko, że trochę było mi szkoda archeologii. I w ten sposób jakoś przebrnąłem przez te studia, tylko że niestety byłem leniem.
I bardzo wiele rzeczy, za które bywam chwalony, wynikają z lenistwa. Dlatego, że chcę, żeby zrobić szybko, dobrze, znaczy szybko, ale dobrze. I żeby to zajęło jak najmniej czasu, żeby było więcej czasu na jakąś rozrywkę czy coś takiego. No, wspominam to jako rzecz byłą, bo dzisiaj niestety jestem człowiekiem statecznym. W związku z powyższym tak się stało, że ja mogłem przechodzić z roku na rok w tym systemie, z tym, że nie dostałbym magisterium, gdybym nie zdał wszystkich ogromnych egzaminów. Bo egzaminów było niewiele, ale były gigantyczne. Znaczy w tym sensie, że trzeba było no, chyba całą półkę książek przeczytać, żeby zdać egzamin. I pomagała mi pamięć. Pamiętam jeszcze taki egzamin, gdzie pewna pani profesor, która się zajmowała ceramiką starożytnej Grecji, pytała mnie o bibliografię. I taki był Ernst Pfuhl, Niemiec, który napisał Die Keramik der Griechen, czyli ceramika Greków. I ja jej to powiedziałam, ona powiedziała und Römer, to znaczy i Rzymian. No więc ja znów powtórzyłem to, co powiedziałem poprzednio. I tak żeśmy trzy razy się przerzucili, pani profesor zrobiła się czerwona, a ja wiedziałam, gdzie ta książka stoi na półce. Stała za mną. Ja to sięgnąłem. Pokazałem. Ona mówi, und Griechen. Ale nie lubiła mnie potem. Już lepiej bym powiedział und Römer też i miałbym spokój. Niemniej jednak to są drobiazgi, które w życiu się z każdemu zdarzają, oby tylko nie gorsze.